Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Jestem oczywiście razem z Dominiką i dzisiaj będziemy robić mega fajne rzeczy. Dominika, po pierwsze, przechodzimy Minecrafta. Dominika nie przeszła chyba Minecrafta jeszcze nigdy w życiu, więc to będzie dosyć ciekawe doświadczenie. A druga rzecz jest taka, że dodałem do gierki specjalne struktury. Ale to nie są zwykłe struktury, to są magiczne struktury. Te struktury będziemy musieli stworzyć za pomocą tego craftingu, który ci wysłałem wcześniej, więc myślę, że możemy zaczynać. Oczywiście począteczek zaczynamy od tego, że musimy zebrać drewienko, więc wykopać uwaga. Drewno. Doma, zbieramy drewno, robimy pierwsze wszystkie przedmioty. Uwaga, 3, 4. Ha! I widzicie, jak widzicie, zebraliśmy wszystkie rzeczy. Mamy już nasze pierwsze itemy, żeby nie tracić po prostu waszego i naszego czasu. Zebraliśmy te wszystkie drewna i tam pokopaliśmy, nieważne, w każdym bądź razie idziemy, Dominika, do wioski. A nie, czekaj, nie musimy iść do wioski, ale mam pomysł. Ty idź do wioski, a ja zrobię tutaj jedną ważną rzecz. Więc możesz iść do wioski, zaraz do ciebie dołączę, dobra? Dobra, tak więc mamy wszystkie rzeczy potrzebne do zrobienia tego, czego potrzebujemy. Czyli mianowicie nasza pierwsza struktura, proszę państwa, jest gotowa. Idę do Dominiki, zabiorę tylko ten crafting. Dominika, szczerze? Możesz wyjść już z tamtej wioski. To teraz ci mogę pokazać, o co mi chodziło. Wyjdź z tej wioski. Chodź, chodź, chodź do mnie. Wiesz dlaczego, Dominika, nie chciałem, żebyś tam szła? Bo popatrz, co ja tu mam. Co to? O wiele lepszą wioskę! Co? Jak ty to zrobiłeś? Kozacko, co? Co? Brzydkie. Jak to brzydkie? Co? Jak to brzydkie? Ale jest blacksmith, Dominika, i mamy mnóstwo irona, mamy diamenty dwa w ogóle, co tu się dzieje? Poźle irona, możemy to wszystko zbierać, zrobić sobie zbrojki, możemy mieć wszystko już tak naprawdę. Ale przyda nam się też to jedzonko, które tutaj jest. Więc zbieram oczywiście jedzonko. Ten tego Iron Golema wyjątkowo przy przechodzeniu Minecrafta normalnie powinienem zabić, ale tym razem tego nie zrobię, bo nie potrzebuję po prostu tego żelaza. Mam tutaj całe mnóstwo. Zbieramy całe mnóstwo. Biorę wszystko po prostu jak tu leci. Jak darmowe to biorę, nie? Elo, co tam? Kozacko, co? Oczywiście zrobimy też upgrade wszystkich temów. I pyk! O, i mamy wszystkie itemy dla Dominiki, to masz tutaj wszystkie żelazne itemy. Zabiorę tą lawę, bo ona mi się przyda i to bardzo mi się przyda w późniejszych momentach. Dobra, żelaza już mam wystarczająco dużo i lecimy do drugiej struktury. A żeby to zrobić, musimy iść najpierw na pustynię. Okej, okay, wyspani, dzień nastał, możemy iść. Ej, zabrałeś moje łóżko, oddawaj. Masz. Dzięki. No co mnie bijesz, kidzie? Ała, a ty co mnie bijesz, kidzie? Ej, co ty, wyciągasz miecz już, kurde? Dobra, idziemy szukać pustyni. Zaraz wracamy. Potrzebujemy o tych tutaj bloczków, które właśnie wykopuję. I zaraz będziemy w stanie zrobić coś mega, mega zarąbistego. Więc bądź gotowa na to, bo się zdziwisz po prostu. Idealne miejsce, tak? Jesteśmy na pustyni, dlatego że to, co zbudujemy teraz, idealnie pasuje do pustyni. Widzisz to TNT? To nie jest podejrzane. Wystarczy, że położysz na ziemię i zbuduje się piramida. Tylko że lepiej, żeby się zbudowała na przykład na... Stanęła tam na górze i postawiła to na tym bloczku. Na przykład o tym, co? Co się stało? Co? Znikło. Co? Gdzie to? Ło! Tutaj jest z tej strony! Dobra! Co to jest? To jest z diamentów! Diamentowa piramida! Diaksy! Wiecie, po co my w ogóle robiliśmy zbrojki? Nie rozumiem tego. No! Bez sensu, bo teraz mamy tego więcej. Mamy diaksów nieskończone. A wiesz, co jest tutaj na dole doma? Weź idź, zobacz. Okay. O, zobacz. Widzisz? Mamy skrzynkę. Mamy golden piercing. Tu są fajne rzeczy nawet. Ło! Kolejne złote jabłko. Toma, zobacz, kolejna skrzynka. O, kolejne złote. Złotko, oh yeah, zabiorę sobie to TNT. Doma, tak szczerze mówiąc, to złoto jest też bardzo przydatne, ale dobra. Najpierw zrobimy co? Upgrade'ik, więc uwaga, doma. 3, 2, 1, ho, wow! I proszę państwa, mamy wszystkie... Co ty, doma, masz dwie rzeczy w ręce? Dwie siekiery miałeś przed chwilą. Dobra, mamy wszystko, jesteśmy uzbrojeni. Czas na o kurde, teraz tu wyglądasz jak rasowy zabójca, kurde. W taki teraz sposób... Teraz wyglądałem, jakbym poszła ugotować kurczaka. Dokładnie. Ej, 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 spokojnie, dobra. Teraz możemy iść do tego miejsca, do którego tak naprawdę musimy iść. Czyli mianowicie gdzie? Do netheru, oczywiście. Bo w netherze znajdziemy najważniejsze przedmioty, czyli mianowicie perły i blaze rody. A do tego mamy również specjalny crafting. I pyk! Proszę państwa, proszę Dominika, to specjalnie dla ciebie. Dobra, gdziekolwiek go postawić? No myślę, że tak, dawaj. No to tu. No to tu. Gdzie on jest? Jest z nami! Zobacz, doma, jaki gigantyczny portal się tworzy! Jest skrzynka, w końcu moja, w końcu moja, w końcu moja! O nie, a nie mamy Flint and Steela, nie, to będzie moje! Co to było? Złote jabłka, moje! Uf. Ej, ale jest zapaliczka! Wow, ale gigantyczne to jest, pa! Ej, dobra, Piotrek, tak, jedno ci maleńki. Oddam. No, a co? Tu jest jakaś klątwa znikania. O, dzięki. Możemy wychodzić na to iść już do netheru. I do następnej rzeczy, wiesz co, mi się nie chce szukać niczego, także po prostu zrobię jedną ważną rzecz. Ej, ale skąd ja mam wziąć bazalt? Tam jest bazalt. Musimy się udać najpierw do bazaltu doma. Albo... O, tu jest! Uda nam się jednak w inny sposób. No
No i pięknie, cały bazalt wykopany, jak widzicie. Zbieramy i schodzę do ciebie, Dominika. Czekaj na mnie, już do ciebie schodzę. Dobra, tak więc robimy. Potrzebujemy 3 golda tutaj i uwaga, tak? I to nie jest to. O nie, doma, to nie jest ten item. Potrzebujemy blackstone'a, nie tego bazaltu. Taki bloczek, no, tylko że ciemniejszy. Tego, o właśnie tutaj, potrzebujemy! Okej, okay, i wykopuj. Jezu, czemu tu musi być lawa wszędzie dookoła? O, to jest dobre. Zrobimy to w tym miejscu, gdzie jest ten nasz most. Proszę, to, tylko żeby się nie spaliło. Okej, okay, dobrze, że nie wpadło do lawy. I teraz postaw to najlepiej gdzieś na początku mostu. Tam na górze? No, na początku mostu, tak, dawaj, dawaj. O jest! Patrz tam, co się dzieje! O wow, to tutaj doma się zrobiło. Jakie zrobiło, wielkie. Ale gigantyczne. O nie. Stoję na lawie! Nie, wstawaj tam. Doma, ale to jest gigant... To idzie ciągle w górę! O, to, to się nie kończy. Ja nie wiem, czy to dobrze na pewno zrobiliśmy. Chyba powinniśmy to zrobić o wiele niżej. Ale możemy wchodzić do środka i powiem ci tak. Tu jest już naprawdę niebezpiecznie, Dominika. Więc trzymaj się mnie i walcz z potworami, które będą cię atakować. Ale popatrz, ile tu jest złoto. W ogóle będziemy mogli się wymieniać i wymieniać i wymieniać i wymieniać i wymieniać. O, suchogliny! Suchogliny, doma. Tutaj, tędy, tędy, tędy. I teraz patrz, rzucamy temu panu coś takiego i on się z nami będzie wymieniać. Co mu dałeś? Daj mu złoto i on będzie mi dawał itemy, a potrzebujemy pereł. O, bardzo dobrze, kolejny wpadł. Super, to mi się podoba, okej. Okay. Dobra, możemy się z nimi wymieniać. I teraz czekamy, aż nam dadzą perły. Są perły! Są perły! Okej, okay. Dwie! Panowie, co to ma być? Czemu tylko dwie? Bierz na więcej tego złota i dawać perły. O, poleciało, wziąłem! 14, 14. No i gitara, spadamy stąd w takim razie. Szybko, wskakuj, wskakuj! Okej, okay, wyszliśmy. Całe szczęście. O, ty też jesteś. Dobra, potrzebujemy trochę cobblestone'a, żeby zrobić piece. Okej, okay, idę do ciebie, doma. Mam już wystarczająco dużo wszystkiego. Okej, okay, pana to, ale będziemy mieli tutaj produkcję. Uwaga, pyk, i pyk, i pyk. No i pięknie. I to mi się podoba. Dobra, uwaga, czy mamy gotowe? Czy nam wystarczy tyle, ile tego mamy? Dobra, tak więc mamy to gotowe. I uwaga, robi się to w sposób następujący. O tak, proszę państwa, o tak. Dominika, proszę, czyń honory. O, jest przed nami! O kurde! O kurde, i wiesz co to jest, Dominik? O shit! Galeria handlowa? Nie, nie doma, to jest... Trochę tak wygląda, ale to jest Netherite. Ten Netherite możemy połączyć zarazem z naszymi diamentami i mieć najlepszą zbroję w grze. Totalnie, więc zbieraj, zbieraj, zbieraj. To się trochę kopie, ale opłaca się, serio. I teraz robimy w ten sposób i robimy tak. I Dominika, dawaj mi wszystkie itemy, jakie masz. Zarówno diamentową zbroję, jak i diamentowe wszystkie przedmioty, które masz. Po prostu dawaj mi wszystko, co masz. Ale tego jest! A! Co za produkcja? Co tu się dzieje? Masz, to jest wszystko twoje. Zakładaj to na siebie. Proszę państwa, jesteśmy... Ale jesteśmy kozakami. No dobra, to jak jesteśmy tak uzbrojeni, to teraz tak naprawdę możemy iść dalej. Ale żeby to zrobić najpierw, musimy iść tam na górę doma, żeby rozwalić blazy. Możemy stąd po prostu iść. Iść, rozwalić blazy i możemy stąd spadać i iść na smoka i skończyć tę grę. Dobra, tylko czekaj doma, bo tutaj jest... O, jest spawner blazów. No. Okej, okay. Trzeba się ich pozbyć i zdobyć pałki. Come on! Czekaj, okay. Ja mam ten. O, dwie pałki, spadamy sobie, spadamy, 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 spadamy. Wziąłem tylko dwie pałki, bo tak naprawdę tylko dwie nam są potrzebne, no bo skoro gramy na serwerze, na którym jakby... No, zobaczycie zresztą sami. Dobra, potrzebujemy tylko troszkę cobblestone'a i musimy go znowu przepalić, żeby to był stone. Dobra, więc uwaga, doba, mamy już wszystkie rzeczy potrzebne do zrobienia tego, czego, co chcemy zrobić. Okej, okay, robimy w ten sposób, tak i tak. Oh yeah, o, dokładnie tak, Dominika, już? Proszę bardzo. Dobra, i pyk! I mamy Dominika teleport do Endu! Let's go! I on jest tutaj, to jest najbrzydszy teleport, jak się da. Ale wiesz co? Okazuje się, że wcale nie potrzebowaliśmy aż tyle tych enterpereł, które kazałem nam zbierać. To był taki malutki trolek. O! Szybko silverfisze! Uważaj, bo cię wrzuci! Oj, było blisko. Jest jeszcze jeden problem, my nie mamy łuku. A łuki się przydadzą. A no do tak, walki, a łuk więc... by się przydał, skoro mamy strzały tym bardziej. Więc idziemy doma na pajączki. A mogłam zbierać, bo te świnie wyrzucały te nici. Tak, naprawdę? Mnóstwo! A ja serio? Je wybrałam. No! Okej, okay. I o, rzeczywiście doma, mam nici. 50 nici, ja pierdzielę! No, ile tego jest, dobra, spadam, wracam, 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 wracam. Okej, doma, mam wszystko. Ja także robię nasze łuki, a ty daj mi jedzonko przy okazji. Także pyk, połóż się też tutaj. Okej, okay, mamy i możemy iść na smoka, chodź, let's go! Jesteśmy i potrzebujemy zrobić most i to szybko, zanim nas smok zaatakuje, dawaj doma, lecimy. Boże. Czemu my robimy stealth z diamentów, ja nie wiem. Dobra, jesteśmy, lecimy. Pamiętaj, żeby nie patrzeć, dokładnie, pamiętaj, żeby nie patrzeć na ten, na endermany im w oczy, żeby cię nie zaatakowały, a teraz musimy się zająć rozwalaniem tych kryształów, które widzisz, które to jeszcze ja rozwalam, uwaga. I uważaj na smoka, żeby cię nie zaatakował. Okej, okay, rozwalony kolejny. Ej, jestem skillerem totalnym. Ej, najgorsze, że nie wziąłem... Nie mam wiader z wodą. O nie, mogłem wziąć wiadra z wodą. Go. Okej, okay. Akcja. Spokojnie.
Rozwala wszystkie kryształy. Ej, chyba wydaje mi się, że wszystkie. Wszystkie kryształy. Możemy strzelać w smoka, Toma! Dobra, jak coś, to tutaj jest schron. Specjalne miejsce na schron. Możemy lecieć. Dobra, buduję. Ale to będzie... No nie, nie wiem, czy to dobry pomysł. Trudno. O nie! To bardzo zły pomysł! Zginąłem! Nie! Ale spokojnie. O ty! Spokojnie. Nie. Już wracam. W głowę! W głowę! Ale nie z tamtej strony! Uciekaj stamtąd, Toma! Bo zginiesz. Okej, okay, git. Pamiętaj, żeby nie stać przed nim, tylko pod nim, okej? Okay? I musisz wejść jakby od strony jego pleców. Odwraca się tyłem i od tyłu go podejść. Od tyłu, tu tak, tak jak ja. Teraz nie strzelaj w niego, bo nic nie robisz. I w głowę, i oła! Dobra, zaraz go rozwalimy. MMA, let's go! MMA, i dawaj go, dawaj, złapy, co się zmiecza. Dawaj, od pleców i w głowę. Bang, 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 bang. Ha, ha! Let's go! Udało nam się, przeszliśmy. Jona. Dobra, możesz skoczyć. To idę. Nara. O, Nara.